to było po tym pierwszym awansie, gdy Piast awansował po meczu z Polonią Warszawa. Też zadzwonił, że widziałby mnie w swoim zespole, można powiedzieć. I przyjechałem na testy, spodobałem się trenerowi Mandryszowi, wtedy trenerem był właśnie Piotr Mandrysz. I tak się zaczęła moja przygoda z Piastem, że po obozie w Kamieniu podjęliśmy decyzję, że podpiszę kontrakt. Zostałem, ale też nie byłem pewny, że będę grał. No, nigdzie nie dostałem miejsca, można powiedzieć, z urzędu. Wszędzie musiałem walczyć i zawsze jak przychodziłem, to był gdzieś bramkarz, który był dłużej w tym klubie. I albo był starszy ode mnie, albo był wychowankiem. Przede wszystkim cierpliwość, to jest najważniejsze, bo wielu młodych chłopaków chciałoby od razu grać, od razu zdobywać jakieś tam trofea, to tak się nie da. Niektórym się może uda, a większości jednak gdzieś tam później przepadają. No, w moim przypadku było tak, że troszeczkę się naczekałem na tą swoją szansę. Trochę tych meczów zagrałem w niższych ligach. Było to poprzedzone troszeczkę dłuższym czekaniem, ale nie zraziłem się, zacisnąłem zęby i ciężko pracowałem, bo robiłem to, kochałem to co robiłem i to mnie trzymało przy tym, że kiedyś ten moment nadejdzie, że tą szansę dostanę i będę się starał ją wykorzystać. Będąc w szkółce w Szamotułach, wyjechałem do tej szkółki mając 15 lat, to też rówieśnicy wtedy w weekendy mogli się bawić, iść czy na dyskotekę, czy gdzieś wyjść. No ja akurat siedziałem w Szamotułach w bursie szkolnej i albo uczyłem się w poniedziałek do egzaminu, albo przygotowywałem się do meczu sobotniego lub niedzielnego, więc raczej jeżeli masz mecz, to nie możesz sobie pozwolić, żeby sobie wyjść gdzieś na jakąś imprezę z kolegami, pobawić się i później grasz na następny dzień mecz i jesteś półprzytomny, więc no troszeczkę tych wyrzeczeń jest. Kasprzyk, Trela, Cifuentes, Szumski, od którego z tych bramkarzy czułeś się wyraźnie lepszy, a mimo wszystko nie dostawałeś szansy? Może to tak nieładnie zabrzmi, no czułem się od każdego lepszy i mówię, no jeżeli dostałbym tą szansę dużo wcześniej taką, to też może inaczej by to wyglądało, a najgorzej jak bramkarz dostanie jedną szansę czy dwie i za chwilę dostaje jakiś inny bramkarz szansę i też chociaż jakiś tam błąd popełni, ale jest jakiś tam młodszy, perspektywiczny czy coś i on dostaje później znowu więcej szans. To później człowieku się gotuje takie, że jednak no mogłem to być ja, a dlaczego on? I no mówię, od żadnego nie czułem się gorszy. Rywalizowaliśmy. Możesz się czuć spokojny o swoją posadę w bramce. Cały czas trzeba walczyć, więc nie ma takiej możliwości, żeby spocząć na laurach, bo młodzież napiera. Fajni bramkarze, na pewno kariera przed nimi. Też są niecierpliwi, bo chcieliby grać. Wiadomo, no, Dowo też tu przyszedł z zamiarem, że będzie pierwszym bramkarzem. Nie po to go klub kupował, żeby siedział na ławce. W którymś tam momencie, jak im mogę pomóc w czymś, to na pewno staram się, jak tylko mogę, jakimś tam służyć, jakąś tam podpowiedzią. Życiową przede wszystkim, bo no jestem troszeczkę starszy od nich, ale nie przeszkadza mi to. Na pewno jest chłopacy, większość jest już tak poukładana, że nie widać jakiejś tam tej różnicy wiekowej między nami, a czasami ja jeszcze się mogę z nim łączyć. Jest chłopakiem stąd przede wszystkim i to też miało znaczenie. I jest w tej grupie, gdzie w grupie tych swoich rówieśników i myślę, że to też miało wpływ na to, że jednak został tym kapitanem. Twoja historia jest tutaj kapitalnym przykładem, że nie warto się poddawać. Co wtedy myślałeś, kiedy miałeś takie sytuacje? No też w pewnym momencie były takie chwile załamania, że może jednak rzucić to, ale to może nawet nie tyle z rodziną rozmawiałem, co sam. Czasami się zamykałem w sobie i tak myślałem, co robi nie tak, że jednak ktoś inny dostaje szansę, a ja jednak nie dostałem tej szansy. No i też człowiek czasami dostaje takiego gonga, że grasz, za chwilę dajesz dużo zespołowi, a jednak przychodzi inny bramkarz, że trener mówi, no stawiamy na niego, bo jest młodszy i jego będziemy teraz tam promować, czy po prostu no damy mu szansę. No to też tak, z jednej strony czujesz się, że byłeś potrzebny, a za chwilę, że czujesz się niepotrzebny już, tak, ale to wtedy zaciskasz zęby, ciężko pracujesz. Ja przynajmniej w moim wypadku tak zrobiłem, nie obrażałem się, chociaż wiadomo, że w środku się gotowałem, że no jakoś tak nie chciałem pokazać, że sobie jakoś tak przyszedłem do porządku dziennego z tym, czułem jakąś tam sportową złość, ale nie pokazywałem tak na zewnątrz tego za bardzo. Jeżeli cały czas wierzysz w te swoje umiejętności, to prędzej czy później dostaniesz szansę i tylko od ciebie później zależy, czy ją wykorzystasz. Kocham to co robię, to jest dla mnie najważniejsze i póki jest zdrowie, odpukać na razie jest wszystko w porządku, to chciałbym to robić jak najdłużej. No trzeba sobie z tą presją radzić, bo później opowiadasz, można powiedzieć, przed całym zespołem, przed całym sztabem. I po takim meczu trzeba też się szybko pozbierać, to też cechuje dobrego bramkarza, bo tu nie tylko forma fizyczna, ale też psychiczna jest bardzo ważna.
i trening jest treningiem, ale trening mentalny też jest bardzo ważny w tym wypadku. No właśnie o tej, jaka to jest dawka stresu dla takiego bramkarza podczas meczu rangi mistrzowskiej? No bardzo duża, każdy to też przeżywa inaczej. Jeden na dzień przed meczem koncentruje się już, jeden koncentruje się dopiero wychodząc na rozgrzewkę. No każdy jest innym człowiekiem i przeżywa to na swój sposób. I no, starając się, wychodząc na boisko, to po prostu myślisz tylko o tym, żeby zagrać jak najlepszy mecz. W moim przypadku ja też sobie tak to poukładałem, że nie ma co dużo myśleć. Tylko idziesz, można powiedzieć, na żywioł. Jak człowiek za bardzo chce, to nie wychodzi to. I też właśnie takie momenty były w moim wypadku. Później jakoś troszeczkę sobie to poukładałem w głowie. Zacząłem inaczej do tego podchodzić, już nie tak bardzo się stresować. Trudniej jest bronić mecz, w którym masz jedną sytuację i musisz akurat uratować zespół. Wiadomo, wtedy jak tak się zdarzy, no to jesteś wielki, bo przez cały mecz, można powiedzieć, nudzisz się. W cudzysłowie oczywiście, ale w tym decydującym momencie, czy to jest 60, czy 90, czy nawet pierwsza minuta, jakimś imponujesz refleksem, gdzie ratujesz zespół przez stratą bramki, gdy zespół jeszcze w którymś momencie też strzeli tą bramkę i wygrywasz, no to jesteś wielki wtedy. W tym momencie, jakbyśmy Paweł Brożek bodajże strzelił, nikt by też nie miał pretensji, no rzutkany to jest loteria, wiadomo. No i wtedy też można powiedzieć, po to jest tam bramkarz, żeby w takich momentach właśnie uratować zespół. To jest chwila, no poszedłem w ten ruch, gdzie Paweł uderzył i sędzia skończył mecz. No nic lepszego w tym momencie dla mnie nie mogło się przytrafić, jak zrówno można powiedzieć z wybiciem piłki na rzut rożny sędzia kończy mecz i ten jeden punkt zostaje. Najgorsze jest takie właśnie, jak się tylko tak położysz, bo idziesz z taką myślą, że i tak trafi, więc no tyle, żeby się położyć. To jest najgorsze, co może być. Jeżeli sobie obierzesz róg, albo nawet patrzysz na zawodnika, jak strzela, bo to też różnie zawodnicy strzelają. Na przykład Wojtek Kędziora widziałem, że spojrzał w lewy róg, chciał troszeczkę mnie wyprowadzić z równowagi, uderzył w przeciwny. No ja też akurat poszedłem w przeciwny, mówię, no to jest loteria, ale tak zaryzykowałem, opłaciło się to. Paweł Brożek też znowu inaczej patrzył. Patrzył w prawy, uderzył w lewy, więc no coś w tym jest, więc myślę, że jakaś taka gierka psychologiczna. Każda piłka jest do obrony, jeżeli pójdziesz troszeczkę wcześniej nawet i wiesz, że zawodnik tam strzela, a rzucisz się trochę wcześniej, to zawsze tym końcówką nawet tego paznokcia możesz tą piłkę wybić. I najgorsze są takie piłki, jak już lecisz, wiesz, że ją masz i ci przełamuje ręce. To są takie właśnie piłki, gdzie można powiedzieć, że można było zrobić coś więcej, bo jeżeli lecisz, nie dosięgniesz, to no wiadomo, uderzył perfekcyjnie, nie było szans. Jeżeli masz ją na ręce i albo nie usztywniłeś ręki, albo ci przełamała, to wiesz nawet po sobie, że no jednak można było zrobić coś więcej. Jeżeli mówię, obronisz strzał, który leci nad murem, no to wtedy wszyscy biją brawo. A jeżeli dostaniesz bramkę tam, gdzie stoisz, no to wtedy jednak wina bramkarza. I to jest takie, zawsze pilnujesz tego swojego rogu. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli masz poukładane w życiu, to i wtedy na boisku sobie poukładasz. I no nie zawsze to wychodzi, bo czasami są takie wypadki, że i w życiu, i na boisku jest bałagan. Ale mówię, no dążysz do tego, żeby było jak najlepiej. I jeżeli wokół ciebie jest czysto i schludnie, no to tak samo później wyjdziesz na boisko i w przenośni oczywiście też tak się będziesz starał zrobić, żeby w tym twoim polu karnym było czysto i schludnie. To jest następna kwestia, gdzie też podziwiam żonę za to, że radzi sobie. Ja jak tylko przyjeżdżam, też jak w każdym takim momencie staram się ją od tego troszeczkę odciągnąć, żeby to wychowanie tego dziecka spadło na nas dwoje, ale no, nie będę ukrywał, że jednak więcej czasu spędza żona właśnie z małą. Odnośnie tego, skąd pochodzisz i kim się bardziej teraz czujesz, Ślązakiem czy Wielkopolaninem? Pół na pół. No, aktualnie mieszkam w Gliwicach. Mam też zameldowanie w Gliwicach, dowód już gliwicki, można powiedzieć. Do Wielkopolski bardzo chętnie przyjeżdżamy, odwiedzamy rodzinę, czy z mojej strony, czy od strony żony. Więc na dzień dzisiejszy jestem gliwiczaninem i myślę, że tak już chyba zostanie.